do przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana Jana Dantyszka, biskupa chełmińskiego, Pana swojego wielce łaskawego. Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie wielce łaskawy, otrzymałem list Waszej przewielebności, bardzo życzliwy i przyjacielski, w którym przypominasz mi o tamtej zażyłej przyjaźni, zawartej jeszcze w młodości. Jak widzę, Wasza przewielebność zachował ją aż do tej pory równie żywą jak dawniej. Zaliczając więc mnie do swoich przyjaciół, raczył mnie zaprosić na wesele swojej krewnej. Zaiste, przewielebny Panie, powinienem przyjąć zaproszenie Waszej przewielebności i odwiedzić kiedyś mego znakomitego Pana i opiekuna. Teraz jednak nie mogę wyjechać, ponieważ jestem zajęty sprawą, którą mi powierzył przewielebny biskup warmiński. Niechaj zatem Wasza przewielebność raczy mi nie brać mi za złe nieobecności i o mnie, choć nieobecnym, zachować swoje dawne zdanie. Więź duchowa jest bowiem o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Polecam Waszej przewielebności swoje usługi i życzę stałego zdrowia oraz pomyślności we wszystkim z Fromborka 8 czerwca roku 1536, Mikołaj Kopernik. Muszę powiedzieć, że nie ma w tym nic takiego jakiegoś nadzwyczajnego, ale to, że tak ludzie się wtedy ze sobą porozumiewali, tak do siebie pisali. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach w ogóle zniknęła taka potrzeba, żeby się komunikować listownie, żeby pisać własnoręcznie do kogoś o swoich sprawach. No niestety to zniknęło. No. Taki czas, nie ma się na co zrzymać, ale ponieważ się zachowały te wszystkie listy, one są przepiękne. Zgodzicie się chyba ze mną, prawda? Dobra. Z zachowanych listów najwięcej dotyczy korespondencji z Janem Dantyszkiem, biskupem warmińskim. Kopernik nawiązuje w nich do zażyłej przyjaźni, która łączyła ich w latach młodości. Istotną rolę we wspomnianej korespondencji zajmuje sprawa Anny Schilling. Za namową biskupa Kopernik przyrzeka uwolnić zatrudnioną przez siebie gospodynię. Z zachowanych źródeł wynika, że astronoma i jego kochankę połączyła wielka miłość. O ich romansie zaczęły krążyć plotki. We Fromborku wybuchł skandal. Dantyszek musiał interweniować. Do przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana Jana z Bożej łaski biskupa warmińskiego, Pana swojego wielce łaskawego. Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie wielce łaskawy, któremu we wszystkim winien posłuszeństwo. Napomnienie Waszej przewielebności uznaję za ojcowskie i wziąłem je sobie głęboko do serca. I chociaż o tym poprzednim, udzielonym mi przez Waszą przewielebność osobiście i wyrażonym ogólnikowo, dobrze pamiętam i chciałem uczynić to, o czym mi Wasza przewielebność przypomina. Jednakże, mimo że niełatwo było znaleźć natychmiast zaprzyjaźnioną i uczciwą rodzinę, chciałem sprawę zakończyć do świąt Wielkiej Nocy. Ale teraz, aby Wasza wielebność nie sądził, że szukam pretekstu do zwłoki, ograniczyłem czas do jednego miesiąca, to jest do świąt Bożego Narodzenia. Jak Wasza wielebność zdaje sobie sprawę, termin ten nie mógł być krótszy. Pragnę bowiem wedle sił swoich nie dopuścić do tego, bym stał
bym się stał powszechną przyczyną zgorszenia wśród uczciwych ludzi, a zwłaszcza dla waszej przewielebności, który jest godzien mojej czci, szacunku i gorącej miłości, któremu też polecam siebie i wszystko, co jest w mojej mocy, z Ginopolis 2 grudnia 1538. Waszej przewielebności wielce uległy Mikołaj Kopernik. Krążą pogłoski, że uczęszczał pan do tej szkoły aktorskiej tylko z powodu tego poboru do wojska. Czy mógłby pan to sprostować, czy może jednak tak było? Ja już niczego nie będę prostował, bo to było tak dawno. A w jakimś jednym z pierwszych wywiadów, których udzieliłem po skończeniu szkoły, gdzie już wszedłem w ten zawód, coś niefortunnie bąknąłem jakby w takim sensie, że gdybym się nie dostał, to bym wylądował w wojsku. Ale to nie było tak, że ja zdawałem do szkoły teatralnej tylko dlatego, żeby nie iść do wojska, bo to bzdura. Ja nawet marzyłem sobie o wojsku. Może nie takim, jaki wtedy było w PRL-u, bo z opowieści moich kolegów, którzy odbyli służbę dwuletnią, to uważałem, że to jest jakieś wielkie nieporozumienie. To wojsko, które nie ma nic wspólnego z tym, co czytałem na przykład w książce Stąd do wieczności, to, co widziałem w amerykańskich filmach, że to wojsko, no to jest jedna wielka przygoda i o coś tam chodzi. Te dwa lata wtedy spędzone w kamaszach, bo tak się mówiło, za PRL-u, to było, jak mówię, jedno wielkie nieporozumienie. Ale nie, to nie było tak, że ja zdawałem do szkoły, żeby nie iść do wojska. Nawet jeden z internautów, jak już tak się to uruchomiło, te internetowe historie, był tak miły i zaznaczył, że może szkoda, że do tego wojska nie poszedłem, sugerując, że się nie wyrabiam w moim zawodzie, ale nie przejąłem się tym w ogóle. Bardzo dobrze. No bo co się przejmować jakimiś internetowymi ludźmi takimi, którzy cały czas tylko mają... No tak, ale problemy. To, jak sam wiesz, wypełnia większość życia już wielu, 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 wielu ludzi na świecie. No niestety. A kto był pana autorytetem? Znaczy, może nie autorytetem, tylko ktoś, kogo pan podziwiał jako na przykład gwiazdę filmową, czy na przykład teatralną. Czy była taka osoba, którą uważał pan za swój właśnie, kogoś, kim chciałby pan się stać w przyszłości? Nie, to w ogóle nie w tych kategoriach. To, że od zawsze było tak, że miałem swoich idoli, swoich ulubionych aktorów, których uwielbiałem oglądać, na których filmy czekałem. I było ich bardzo, bardzo, bardzo wielu. Mówimy tu o amerykańskich aktorach, francuskich aktorach, angielskich aktorach, w ogóle zachodnich aktorach i o naszych polskich. Jeżeli byli tacy, z których podziwiałem i z których brałem przykład, to na pewno to byli moi profesorowie, na których trafiłem w szkole teatralnej. Więcej powiem, miałem to szczęście, że mogłem z nimi obcować. To mogę wymieniać dość długo, ale na pewno Andrzej Łapicki, który był opiekunem mojego roku od pierwszego do pierwszego, drugiego, Ryszarda Hanin. Ja pewnie jest sytuacja taka, że te nazwiska niewiele wam mówią, ale podczas biegnie, wszystko się zmienia. I tak dalej. Tadeusz Łomnicki, Wojciech Siemion, który uczył mnie wiersza. Tadeusz Łomnicki, którego uważam do dzisiaj za aktora światowego formatu. Myśmy oni nie mieli szczęścia, żeby grać w filmach zachodnich, bo po prostu nie było takiej możliwości.
Zbigniew Zapasiewicz, który zmarł nie tak dawno, zmarł 8 lat temu, który nie był moim profesorem, ale był moim, stał się moim, ja się stałem jego kolegą po fachu, że tak powiem, i przez wiele, wiele lat siedzieliśmy w jednej garderobie. On nie, że często to wspominał, ale on dostał kiedyś propozycję zagrania w amerykańskim filmie. Oczywiście zagrania jakiegoś rosyjskiego szpiega, ale to był taki czas, że nie dostał paszportu i nie dostał pozwolenia, żeby tego ruskiego szpiega zagrać w tym amerykańskim filmie. I to są tacy ludzie, z których ja czerpałem. Oni nie... Ja to tak odbierałem. Pewnie moi koledzy mówili, bo mówią o tym inaczej. Oni, ja nie miałem poczucia, że oni mnie uczą tego zawodu, a zwłaszcza, że tak naprawdę tego zawodu nie da się nauczyć. Można tylko wskazać jakąś drogę, można swoją postawą, swoją pracą uświadomić młodym ludziom, którzy chcą ten zawód uprawiać, na czym to mniej więcej polega. A tak, to już są tylko i wyłącznie doświadczenia każdego z tych, którzy decydują się na to, żeby w tym zawodzie pracować. Muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że kiedy ja kończyłem szkołę, wchodziłem w ten zawód, czasy były kompletnie inne niż te, które są dzisiaj. To musielibyście mnie zapytać, na czym to polega, bo bym się tu mógł rozwinąć i gadać, i gadać, i opowiadać o tym. Natomiast tak jak mówię, to nie, że miałem jakiegoś idola i z niego i myślałem sobie, oj, ja bym chciał być taki jak on. Oczywiście, chciałbym być taki jak Jack Nicholson, chciałbym być taki jak Gene Hackman, ale nigdy taki nie będę, ponieważ bazuję wyłącznie na tym, jak wyglądam, na mojej wrażliwości, na mojej, na tym, co myślę o sobie, o świecie, o ludziach, o kolejnych zadaniach, które mi się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Ale ja przede wszystkim uwielbiam ich podziwiać. Po prostu ich podziwiam. Oni mnie zachwycają. Wczoraj obejrzałem taki film, nie wiem, czy to jest świeży film, bo to jest z 2013 roku, gdzie wszyscy ci, którzy tam wystąpili, po pierwsze byli aktorami, są aktorami oscarowymi i zagrali w takiej, no nie wiem jak to powiedzieć, bo to tak troszkę komedia, ale ja się parę razy wzruszyłem. Nazywa się to Las Vegas, gdzie gra Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman i zawsze mi trudno zapamiętać jego nazwisko. Cudowny aktor. No, nie mam nazwiska do... Nie mam pamięci do nazwisk. Ale polecam ten film. Myślę sobie, jak wczoraj to oglądałem, że to jest taki film dla emerytów. Ale nie do końca. Myślę, że też znaleźlibyście coś, co wam by otwierało taką perspektywę na przyszłość. Jak to życie ucieka, pływa, no i nagle ni stąd ni zowąd znajdujemy się w takim miejscu, jakim się znajdujemy. Czujemy się już starsi. Jedni mniej, drudzy bardziej potrzebni albo niepotrzebni. Ale takie to życie jest. A ten film bardzo piękny i przez to, że oni tak fantastycznie grają i że jest tak fajnie wyreżyserowany, bardzo ładnie to pokazuje. Niektórzy ludzie mówią, że ciężko jest pogodzić teatr i tym samym granie w filmach czy serialach. I jak by pan ustosunkował się do tego? Czy łatwo to było pogodzić jednoczesne granie w teatrze i dla większej publiczności w filmach? Powiedziałbym tak, już za niedługo
No, dobiegam 40 lat mojej pracy zawodowej powolutku i nigdy nie było inaczej. Czy jak zaczynałem, czy potem w trakcie i tak samo jest dzisiaj, może troszeczkę inaczej, bo mniej się robi teatru w telewizji, ale te wszystkie rzeczy dawało się godzić. Wyglądało to wtedy tak, że kiedy mieliśmy próbę w teatrze od 10 do 14, to po 14 jechaliśmy na Woronicza. Ja mówię o Warszawie, ja nie mówię o mniejszych ośrodkach, bo tam wyglądało to zawsze i wygląda do dzisiaj inaczej. Ludzie nie mają tylu możliwości, aktorzy, którzy są, nie wiem, na przykład w Częstochowie na etacie, że bardzo szybko potem muszą gdzieś tam biec do innych zajęć. Ale w dużych ośrodkach, głównie w Warszawie wtedy, w tamtych czasach, latach 70., 80., jeszcze trochę 90., to było tak, że trzeba było to wszystko godzić i dawało się to godzić. Że jak mówię, kończyliśmy próbę, jechaliśmy na próbę do telewizji, wracaliśmy do teatru, żeby zagrać spektakl, a jeszcze byli tacy koledzy szczęściarze, którzy po teatrze grali w kabaretach rozmaitych. I to trwało i to się dawało godzić. Troszkę rzecz wyglądała inaczej, jeśli ktoś grał dużo w filmie, to wtedy siłą rzeczy, gdy nie grał w teatrze, bo wtedy film robiło się, dzisiaj film duży, fabularny, robi się w 30 dni, ale to już jest bardzo dużo dni, 30, wtedy robiło się w 50 dni, 50 parę dni, taki, no mówię, duży, fabularny film. Dzisiaj z racji pieniędzy to wszystko się skraca i te filmy wyglądają tak, jak wyglądają. Macie okazję to wszystko oglądać. Także jak obejrzycie sobie filmy z lat, nie wiem, 60., 70., 80., a te, które teraz powstają, niektóre powstają w tym krótkim czasie i są pięknymi, wspaniałymi filmami, że wspomnę ostatni sezon i ostatni festiwal w Gdańsku, gdzie pokazano naprawdę fantastyczne naszej produkcji filmy, świetne scenariusze, prześwietnie zagrane, świetnie wyreżyserowane, a przede wszystkim pięknie opowiedziane. Myślę tutaj o Idzie, myślę tutaj o tym Chce się żyć. Mógłbym tych tytułów chociażby z tego ostatniego sezonu wymieniać. I bardzo wam polecam, jeśli ktoś nie widział tych, to niech sobie to obejrzy, bo naprawdę warto. Są świetne filmy.